Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. Dzisiaj mamy 18 czerwca. Wczoraj, 17 czerwca, rozpoczęliśmy właśnie w tym miejscu, w Smolcu, montaż atrakcyjnej stodoły w wersji 100-metrowej. Ściany wszystkie zostały już powiązane, zamki zostały pospawane, a już jutro rozpocznie się montaż prefabrykowanej konstrukcji dachu, tak żeby już za tydzień mógł wejść dekarz z pokryciem dachu. W tym przypadku będzie to akurat dachówka płaska betonowa. Zapraszam do środka. Wejdziemy przez, proszę spojrzeć na to potężne trapezowe szklenie, które będzie podzielone na cztery pola. Będzie tutaj przepiękny widok na ogród. Zapraszam. Tu już mamy przygotowane drewno na stężenia do prefabrykowanej konstrukcji dachu. I tutaj właśnie w tym miejscu będzie bardzo duże, bo 3-metrowe okno przesuwne w systemie HST. Tutaj po drugiej stronie znajduje się kuchnia. Tu nastąpiła pewna zmiana względem oryginalnego projektu, gdyż inwestorzy stwierdzili, że chcą mieć to okno dwa razy wyższe, żeby uzyskać jeszcze więcej światła. Mamy również przygotowaną instalację włącznikową pod rolety oraz oczywiście przepusty kanalizacyjne. Zapraszam dalej. Standardowo, tak jak widać po rzucie naszego projektu, tutaj zaszły pewne zmiany, gdyż w tym projekcie nie ma spiżarni. Została ściana między holem, czyli między tym wiatrołapem, a kuchnią przesunięta. To jest miejsce pod rozdzielnię elektryczną i zostało dodatkowo wygospodarowane pomieszczenie na WC. I tutaj właśnie będzie się znajdowało pomieszczenie na WC. Tutaj dalej będzie kotłownia i pokażmy tutaj jeszcze kolejne, trzecie pomieszczenie. To największe z tych wszystkich pomieszczeń, czyli to będzie łazienka. Bardzo dużo mamy zapytań, czy właśnie można w tym projekcie wygospodarować dodatkowe WC. Jak widać, z powodzeniem jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o pokoje, nie nastąpiły żadne zmiany. O, i proszę spojrzeć, właśnie tutaj przez okno możemy wyjrzeć, pokazać, że już prefabrykowana konstrukcja dachu na nas czeka. Pokażmy jeszcze tutaj z drugiego okna. Tutaj bardzo dobrze widać tą katedralną przestrzeń tego otwartego sufitu, czyli do trapezowego szklenia bardzo dobrze właśnie pasuje duża otwarta przestrzeń nad salonem, która nadaje temu projektowi jeszcze większego wdzięku.